Witajcie, z tej strony Oznaczony, a w tym odcinku głównym bohaterem będzie Swain, czyli Wielki Taktyk, czy też Wielki Kruk, jak niektórzy wolą na niego mówić, co jest zresztą moim skromnym zdaniem bardziej zgodne z prawdą. Cóż, kto grał Swainem lub kojarzy, na czym polega specyfika tego bohatera? Jak wiemy, ma on ulta, którym zasadniczo może spamować, bo ma 8 sekund odnowienia, podczas którego wysysa tak ogromne ilości życia przeciwnikom, że Fiddlesticks się chowa. Więc cóż. Ponieważ jako junglera mamy Lissina, a także zgodził mi się oddać pierwszy blue, bardzo miło, bo Swain na początku nie ma aż takich wielkich obrażeń, więc to blue na pewno mi bardzo pomoże, a przede wszystkim ze względu na to, że pomimo swojej biernej, która zwraca naprawdę dużo many, to Swain ma ogromne problemy z maną, szczególnie na początku. No, także więc mówię, blue będzie doskonałym pomysłem. A jak pójdzie później, to zobaczymy. Jeżeli chodzi o wrogą drużynę, z tego co widziałem, to na midzie będę miał przeciwko sobie Ari. Ari jest bohaterem specyficznym, oczywiście ma tego swojego taunta. Taunt potrafi zaboleć, ale uważam, że powinienem bez większych problemów dać sobie z nią radę. Takie mam skromne nadzieje. No tutaj bardzo nieudany invade. Ja mam blue. No i pięknie. Proszę, spójrzcie. Dwie asysty od razu na początku. Dzięki mojemu... No tutaj. Okej, okay, muszę przyznać, Darius nas troszeczkę schrzani. Kaziu, spróbuj mi stąd nie zwiać. No dobra. No i wyszło na równo. Ale tak czy tak, mam dwie asysty, to jest fajne. I myślę, że spokojnie, bez większych problemów powinienem sobie dać radę z Ari, bo ona już ma stracone. Ten chyba nawet nie ma żadnej asysty. Czy ma asystę? Ari. O! Ari ma takie same statystyki jak ja. Kurde. No trudno, w każdym bądź razie. Tak czy tak, uważam, że powinienem sobie z nią poradzić. No i zaczynamy farmić. Chwilowo mam na midzie Zeda, co wydaje mi się dość dziwne, więc wydaje mi się, że zaraz się zmieni ta sytuacja. No chyba, że wargowie stwierdzili, że porobią sobie coś dziwnego. No ale to już się zobaczy. Nie wiem, czy to widzicie, czy patrzycie akurat na mój pasek HP, ale mam w specjalizacjach, nie w runach. Runy mam na AP, na Resista, na Pancerz, bo Swaina generalnie należy robić na tanka. To mu się zawsze opłaca. Ponieważ jest robiony na tanka, to pierwsze drzewko specjalizacji nie ma dodane właściwie nic. Że tak powiem, drzewko obronne ma 21. Takie dość typowe na tanka, mogę potem pokazać. Ewentualnie opisać, gdyby ktoś tego potrzebował, więc proszę pisać w komentarzach, jeżeli chcecie. Ojej, to brzydko dostałem od Swaina. Oczywiście nie od Swaina, tylko od Zeda. No. Ale że mam Zeda na midzie, to jest ciekawe. Szczerze, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. No, ale cóż. Cóż ja mogę na to poradzić? Oho, Darek próbuje gankować. Ani mi się waż.
Ani kroku dalej. Dobra, trzeba się wycofać. No cóż, jednak będzie nieco trudniej niż sądziłem. AP kontra AP jest zawsze nieco jakby prostsze od AP kontra AD, szczególnie takie wnerwiające AD jak Z, który może się pojawić znikąd, rąbnąć dwukrotnie z cienia. Jeszcze z tym jego ultem oczywiście. Więc no cóż, muszę się postarać jak najszybciej dobić szósty, żeby mieć ulta. Jakoś spróbować sobie z tym poradzić. W każdym razie, wracając do drzewek umiejętności, o których mówiłem. Opłaca się w niego włożyć przynajmniej jeden punkt. Mnie akurat tak wyszło. Natomiast gdyby ktoś chciał zrezygnować z drobiny, że tak powiem, tankowatości swojej, na to warto złożyć nawet 3 punkty w kradzież życia i spellwampa. No, z oczywistych względów, że pomimo swojego ogromnego sustainu, osiąga go dopiero na szóstym poziomie. To jest niestety dość późne. Niestety dość późne, a początek early game ma stosunkowo słaby. Po prostu ten early game trzeba jakoś przetrwać w miarę możliwości, nie dodając, przynajmniej na pewno niezbyt dużo. Ewentualnie tam pomóc, próbować złapać killa przy ganku. I zasadniczo tyle, bo na więcej nie bardzo mamy co liczyć. O, ulcik, dobra. Tak. Stwierdziłem, żeby wam pokazać. Dobra. Jak widzicie, moja wierna sprawia, że mimo, że okej, trochę oszczędzam te zaklęcia, no bo jeszcze nie mam bardzo dużo many, ale staram się też jakoś tak za bardzo nimi nie skąpić. Ale dzięki mojej pasywce mam. Mam praktycznie cały czas pełną manę. No i jedziemy. Jak widzicie, zaczął się szósty i Z już ma problemy z życiem. To jak zwykle. Tak po prostu jest na słuchanie. Do szóstego trzeba przetrwać. No, wybaczcie, w tle mój telefon. No, jak mówiłem, do szóstego trzeba przetrwać. To już nic nie poradzimy. Jakoś polest hitować sobie te miniony. Powolutku i tyle. No, jak widzimy, SS, tutaj Z, znaczy najprawdopodobniej się wrócił, ale pewnie na SSA także poszedł. Ojoj. Tutaj lis chrzanił kompletnie. Kompletnie potrzebnie się tam wbijał. Ja nie miałem żadnych problemów, żeby zwijać pomimo mojej podstawowej, bardzo niskiej szybkości ruchu. No wiem, że chciałeś pomóc. Wiem, no przecież cię za to nie zreportuję, tak, ale no. Ale to było kompletnie niepotrzebne.
No cóż, zaraz wrócimy i spróbujemy złożyć hextecha. No dobrze. Dariusz, jak widać, usilnie próbuje mnie zgankować. To mi się bardzo nie podoba. No ale cóż. Tak to już bywa. Że Darkowi się czasem zdarza pogankować. Kupimy sobie odrobinę pancerza, bo zawsze ta odrobinka pancerza powinna pomóc przeciwko Zedowi. No ale zobaczymy. No cóż. Jak widzicie, no poza tą początkową walką, to zasadniczo później nie było dla mnie takich naprawdę groźnych sytuacji. Z każdej bez większych problemów udało mi się zwiać. Okej, oczywiście nie biję teraz jak jakiś pro. Natomiast to nie to jest zadanie Swaina. On ma wytrwać na linii. Zasadniczo nie zabijać ludzi na kombo jak, nie wiem, LeBlanc, ale po prostu przez dłuższy czas tutaj walnąć go z prawego, tam z Q, tam z E, dwa, rąbnąć dwa te, no, dwa czy trzy kruczki z ulta, no to tak to wygląda. No, jak widać, tutaj już wyraźnie chcą na mnie wskoczyć. Bardzo wyraźnie. To mnie zdziepko denerwuje. Bo chciałoby się oczywiście nie mieć takich problemów, ale to będę musiał po prostu troszkę pofarmić ultem. I tyle. To nie jest dla mnie większym problemem, bo mam tak duże zwroty many z tego, że nie powinno mi się nic dziać. A to spróbuję pomóc Kaziowi. No cóż. W każdym razie. No i brawo, że przeciwnik pokonany. Jak widzicie, tego ulta mogę włączyć co chwilkę i używać go zasadniczo do farmienia stworków, czy też creepów, czy nie wiem, czy minionów, no i jak to woli. Naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. Bo many mi się naprawdę duże ilości zwracają i bez większych problemów mogę sobie z tym poradzić. O Boże, żeby znowu na mnie wskoczył. O, wypchaj się, God. Kurde. A mi są cholernie potrzebne. Głupi lisy. Po co w to wjeżdżą? No trudno, już niech mu będzie. Dobrze. Katalist. A potem oczywiście Red of Ages. Dobrze, to wkładamy do tego, bo to będzie kolejny item, który złożymy. O, już we dwóch się to nam idzie. Fajnie, coraz lepiej, coraz lepiej. Zaczynam się dobrze bawić.
Lisin? Co ten Lisin ma? Niewiele ma. No ale niech mu będzie. O, teraz Ari wjechała. Super, no może jeszcze kogoś. Naprawdę. Kurde. No i tak oto zaczynam się trochę martwić o siebie. Przyznam szczerze, bo Ari się dziewko świdowała. Nie wiem, kto ma takie w tej drużynie. U nas wszystko Kaziu. No dobra. Niech będzie. Kaziu też może łapać. Kaziu akurat sam z siebie raczej nie wykeruje gry, ale no miejmy nadzieję, że ja mu trochę pomogę. Jeszcze złożę odrobinę AP. Się to odrobinę schiluje na minionach. Trudno. Aż tak mi many nie szkoda. Dobra. Ubijmy tą wieżę do jasnej, ciasnej. Dobra. No i dobra, i zwiewamy. Och, jaka szkoda, że ten Lisin ledł. No cóż, trudno. Dobra, ja nie mam many, trzeba by się wycofać. Nie bardzo wiem, co złożyć. Bo wyraźnie widzę, że powinien mieć po prostu większe rąbnięcie, ale troszeczkę mi to nie wychodzi ze względu. O, pięknie, kill. To mi bardzo pomoże. No to skoro mam 1600 golda do, że tak powiem, wydania, to kupuję absurdalnie wielką. Nie jest to najlepszy item na Swaina, przynajmniej zdecydowanie nie na początek, no ale trudno. Skoro już mam tyle golda i wyraźnie potrzebuję obrażeń, no to niech będzie. Niech będzie. Bardzo potrzebuję tych dodatkowych obrażeń, bo mam troszeczkę zbyt mały, żeby sobie poradzić z Zedem, który ma większe ode mnie i z Ari, która, no, która jest Ari, tak to pięknie zmotywujmy. Dobrze zwiąli, brawo. No ty, bo to jeszcze nie mam. Dobra, to trzeba będzie w najbliższym czasie się tym zająć. Dobrze, dawaj Kazik. Dawaj Kazik. Dawaj Kaziu, dobrze. Brawo Kaziu. No i teraz spróbujemy troszeczkę spuszować tego tureta. Przynajmniej na parę hitów. A co?
Oj, pięknie, mam kilo. A nawet dwa. Dziękuję. Jak widzicie już zapewne znaczącą różnicę w moich obrażeniach dzięki absurdalnie wielkiej różce. Ale tak to jest przy każdym epikary. Czy też apetanku. Już zależy od tylko pewnej definicji, co kto woli naprawdę. No. W każdym bądź razie jest fajnie. 3-1 to są statystyki, które lubię. Jeszcze bardziej oczywiście lubię 9-1, no ale nie zawsze można mieć wszystko. I trajaj. Dajesz ich. No dobra. Może już nie, bo mana mi się skończyła, ale jest to najmniej dobrze. Jak widzicie, nawet jeszcze Road of Ages nie mam. Zobaczcie na chwilę. Osobno! No cóż, dobrze. Och. A ja chciałem wziąć im blue. No trudno. Niechże i tak będzie. Dobrze. Udało mi się zwiać. Jest ładnie. Sobie złożymy. Sprzedamy do rana. O Jezus. Tak, poznajcie moją wspaniałą idiotyczność. Sprzedam katalista, czego bardzo nie powinienem był robić. No już trudno. No, dzięki temu kupiłem drugą absurdalnie wielką różdżkę, więc teraz po prostu nie będę tankiem. Będę okropnie mocno bijąc na epikary. Trudno. Też nie będzie aż tak źle. To się bardzo przyda. Również we wrogiej drużynie jest sporo, że tak powiem, AD bijących przeciwników. No co z oczywistych względów potrafi boleć. Kogoś, kto nie ma dużo życia, kto nie jest tak tanki, jakby chciał. Tutaj spróbujemy go złapać. Dobra, nie ma co, tą Harry trzeba. No dobra, no niech będzie. Najważniejsze, żeby drużyna wygrała teamfight. Czy będzie wygrane, czy będzie wygrane? Nie, jest porówno. 2-2. No cóż, niech i tak będzie. Ojdź. Oj, oj, oj. Przegraliśmy. Ten teamfight jednak. No trudno. To też się wciąż da odrobić. Dobrze. Klepsydra Zoni. To sprzedajmy to i kupmy klepsydrę. Pięknie, jako pierwsza. Bardzo ładnie, zawsze do użycia. No dobrze. Zaraz potem spróbujemy złożyć Rabadona. Albo buty raczej. Przynajmniej buty jedynki. Czy oni budują antymagię? Nie budują antymagii. Nie, nikt z nich nie buduje nic, co by mi miało w jakikolwiek sposób zmniejszyć moje obrażenia. Także więc nie ma co budować przebicia odporności, prędzej, nie wiem, joniańskie na przykład, albo coś w tym rodzaju. Zobaczymy. Trzeba się trochę schilować.
Ja tutaj sam sobie powinienem poradzić z Warusem, bo Warus no nie jest specjalnie sfidowany, ale cóż, no Warus mimo wszystko zawsze mocno bije, więc myślę, że jako tako powinienem dać radę. No niestety. Nic nie mogę zrobić. No to ta wonia była tak naprawdę nie wiem po co. No. Może po to, żeby inni mieli chwilę, dosłownie te dwie sekundy więcej czasu, żeby przyjść, jakoś się włączyć w ten teamfight. No, nic więcej nie mogłem. Zadałem tyle obrażeń, ile tylko byłem w stanie. No ale dobrze, no wygrywamy. Jest 25 do 18. Turetów też my spuszowaliśmy więcej. Not all together. Dobra, puszujmy tego. Póki można. Przynajmniej parę hitów. Zawsze, ponieważ ta gra polega na biciu wież. No, jakby na to nie spojrzeć. Tutaj, gdzie najważniejsze są wieże, tak? Można mieć mniej kili, można być mniej sfarmionym, można tak naprawdę być feederem 0-9, ale jak rozwalimy wrogowi wszystkie wieże, to z oczywistych względów my wygramy, tak? Więc chociażby jeden hit, chociażby dwa, to się zawsze liczy. I jeżeli tylko jest taka możliwość, to trzeba to włożyć. Oczywiście najważniejsze hit jest AD Carry albo jakiś Bruiser. Wiadomo, bo on zadaje największe obrażenia, ale nawet jeżeli jesteś AP carry i nie zadajesz takich obrażeń z prawego, to mimo wszystko naprawdę warto zawsze ten jeden czy dwa hity włożyć. Zawsze jest mniej, zawsze pomoże. Przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę, no wydaje mi się, że jest ono dość logiczne. Taką mam nadzieję. Tutaj wieża ściówka złapała. Niech jej będzie. Teraz bym chciał złożyć Rabadona. Po Rabadonie bym chciał złożyć Deathfire Graspa. Teraz już Wojda mi się nie opłaca. Może Relike'a po prostu złożę. Zawsze to jest te 500 HP, które na pewno pomoże. Ach, nie zdążyłem. Klepsydry. No jak widzicie, zaczynają wygrywać, niestety. Kaziu nie jest w stanie sam wykerować grę. Jak to już niestety wielokrotnie się zdarzało nam widzieć. Więc jest nie najlepiej. No dobra, jak oni chcą tego mida koniecznie, to niech im będzie, ale jak wyraźnie widać, niespecjalnie to skutkuje. O, wreszcie. Poszli po rozum do głowy. Bardzo dobrze. No tylko zobaczymy, czy coś... Ała, jajaj. Zedziu. Dobrze, Zedziu nie żyje. Fast. Tą wieżę, fast. Kaziu, gdzie ty kurde lecisz? No dobrze. Zawsze wieża rozwalona. Zawsze jest dziebko lepiej. O Jezu, Boże kochany, dlaczego ja siedziałem minutę w formie kruka? Matko boska, idioto. Co ty sobie odwalasz? I ty to jeszcze chcesz na YouTubie pokazać? No chcę. Trudno. Mam nadzieję taką skromną, że mi to jakoś wybaczycie. Uh-huh.
tak, Ari, jeszcze. Spróbuj tylko. No i zwiałem. Many to prawda nie mam, ale cóż. No nie było tak źle. Zawsze jeden turec spuszowany, drugi jeszcze mocniej obity, ten też troszeczkę obity, no zawsze coś. No a ja będę miał na świecącą różdżkę. Przepraszam, różdżkę zniszczenia. A ją nazywam świecącą ze względu na obrazek, który jest wyraźnie świecący. Ze względu na swoją świecącość. Jeśli ktoś wie, do czego nawiązuje, to gratuluję. Jeśli nie, no to mam nadzieję, że to było śmieszne. Aha. Dobra, skończmy te ponure żarty prowadzącego i wróćmy do gry. Nie bardzo mam kiedy złożyć tą relajkę, bo niestety nie mam kompletnie złota. Więc skończę tego Rabadona, bo Rabadonie będę miał znacząco większe obrażenia. Wtedy plus 30% mocy umiejętności to będzie w tym przypadku około, no około 100, tak lekko licząc. Więc mam nadzieję, że to AP w okolicy 400 już da mi naprawdę poważne obrażenie. I potem myślę, że dopiero złożę relajkę. Rozłożę tą relajkę jako coś, co mnie odrobinę tankuje, pomoże drużynie w walce, no bo oczywiście ten slow zawsze pomoże. To oczywiste. No i cóż, nie robimy go. Nie wiem, czy w trójkę to jest najlepszy pomysł, no ale niech będzie. O dobrze, Kaziu wszedł. Na pewno nam pomoże bardzo mocno. Dobrze. I mamy barona. Teraz się wycofujemy prędko, żeby coś dokupić albo i nie. Tu jest Rilaya. Dobra. Ok, nie będzie w takim razie Together Meet. Trudno, nie szkodzi. Ale zawsze jest Baron. Baron pomoże. Naprawdę, na pewno. O ile wcześniej te walki były w miarę wyrównane, przegrywaliśmy z widuj więcej. O ile wcześniej te walki wygrywaliśmy, przegrywaliśmy ze względu na rozdzielenie albo różne tego typu problemy, to teraz powinno jako tak dać radę przez wzgląd na właśnie te odrobinę zwiększone obrażenia. A tutaj zmarnowałem ulta. No i patrzcie, jak zwiewają. No zasadniczo niewiele im możemy zrobić. No i spadaj, kurde, wreszcie. Denerwowała mnie ta Ari. Denerwował mnie mój brak killi. No na szczęście udało się temu zapobiec. Dalszym może rozwojowi sytuacji w tym kierunku, co mnie bardzo cieszy. Zawsze Ari coś tam
nawet nie coś tam wkładała, całkiem sporo obrażeń do ogólnej sumy, którą przyjmowaliśmy jako przeciwnicy, więc... Więcej brak niewątpliwie nam trochę pomaga. No. Kurde, no znowu nie zdążyłem kupić klepsyderki. Denerwuje mnie to. Dobra, puszujcie. Come on, come on, come on, puszujcie. Póki możecie, póki możecie. No i rozdzielili się. A moja drużyna oczywiście nic nie robi i nie puszuje. No, pusznijcie, to nie bij tych minionów. Brawo, wreszcie. No, jak mówiłem, to rozbijanie, wiesz, jest ważniejsze od łapania kili, czy nie wiem... załatwienia baronów, cokolwiek, nie wiem. Rozwalanie wież i zabudowań, że tak powiem, fortyfikacji tych czy innych jest w tej grze absolutnie najważniejsze. I na tym się właśnie należy skupić. Dobra, mam nadzieję, że... Dobrze, pięknie, Varus. No tutaj Lisyn wyraźnie tanki. No i bardzo dobrze w sumie. Spróbujemy spuszować tak wiele, jak tylko się da. No, ledwo. Naprawdę, było blisko. No ale dobrze, zawsze odrobinkę wieża traciła, no, 500 zdrowia. Nie jest to dużo, ale cóż mogę więcej? Robię co mogę. Przepraszam. Dobrze, zaraz przyniosę. No dobrze. Czy ta gra się wreszcie skończy? Już trwa naprawdę długo. 40 minut to jest bardzo długo. Dzięki. Blue mi się na pewno bardzo przyda. Mint is destroyed. Musimy puszować inne linie. Tutaj troszeczkę jest nam zbyt mało tanki, niestety. Co nie bardzo... Nie wiem to, jak to w tym momencie nadrobić. Co mnie troszeczkę denerwuje. Bo nie mam jak. No, teraz jesteśmy w takim etapie gry, że się obrażenia liczą. Zbudowanie tanka jest troszeczkę za późno. Więc po prostu, cóż, no...
Muszę sobie jakoś radzić w ten sposób. No i pięknie, kill. Jest ładnie. To mi się podoba. Szkoda, że akurat Sona padła, bo ona by nam tutaj mogła bardzo pomóc. Pięknie. Ach, no minimalnie brakło. Trudno. Ale dobra wiadomość jest taka, że już nie stać na pas giganta. Dobrze, zniszczyliśmy drugi inhibitor już. Teraz już z każdą chwilą będzie nam coraz łatwiej puszować, bo oni nie bardzo mogą wyjść z bazy, bo ich te supermiony po prostu spuszują. One same. No ale zobaczymy. Tutaj niestety nieładnie, nieładnie. Bardzo ta gra jest wyrównana. My ich puszujemy, ale generalnie oni potem nas odpuszowują. Zabijają nas. Nie jest to proste, łatwe i przyjemne, że chwilka po prostu już tribe kill, już pentakill. Co dwie minuty as, nie. Nie ma tak. Jest dość ciężko. No, jeszcze ten ich inhibitor bardzo chce się odrodzić. Co mi akurat bardzo nie pasuje. Ale trudno, no. Zobaczymy. Zobaczcie, że ta gra tak długo trwa. Wiem, że to już powoli zaczyna być nudne, ale niestety nic nie jestem w stanie na to poradzić. No, nie wiem, czy to docenicie, czy nie, ale ja naprawdę robię, co mogę. A żeby tutaj jakoś mojej drużynie pomóc, o pięknie, na którym nie żyję, to już na tym poziomie to jest spora różnica, kiedy jeden bohater przeciwnika żyje bądź nie. No ale oni się za to odwdzięczyli Warusem. To już lepiej stracić Nocturna niż Warusa, tak powiem. Wedle moich własnych wrażeń. No ale cóż. Ach, oni chcą od razu tak próbować. No dobra, niech będzie. Dobra, nie włączamy tego ulta, on mi tutaj nic nie pomoże. Możesz puszczać. Spuszczujmy tą wieżę wreszcie, bo dobrze. To zawsze pomoże w czymś. No i pięknie. Zawsze kill. No i zdaje mi się, że właśnie wygraliśmy. Tak, wygraliśmy. Cóż, dziękuję. Tak wyglądała gra z Wayne'em. Mam nadzieję, że się podobało.
Nie wspomniałem, to był ranket. Więc może dlatego było tak trudno. W każdym razie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne już gry z tej serii i nie tylko z tej serii. Zobaczymy, jak to będzie dalej. W każdym razie powoli wspinam się po rankingu Elo. Jeszcze 2-3 gry, myślę, że podkoczę do kolejnej dywizji. Zobaczymy. Trzymajcie się.